zeznała, że te zwłoki są w piwnicy zakopane, ale tam są jeszcze dwa. Czerniki. W jednym z domów mordowano i gwałcono. Znaleziono tam też ciała noworodków. Dzieci zostały zakopane w piwnicy, a parę metrów wyżej toczyło się normalne życie. Mieszkająca w budynku rodzina wiedziała o ciałach w piwnicy. Wręcz trudno, żeby nie zdawali sobie z tego sprawy. Sami je tam przecież chowali. To była rodzina, która przybyła do nas z Trójmiasta, z Gdańska. Oni mieszkali w jakimś małym mieszkaniu, gdzieś tam kogoś. Ten ktoś pracował w Niemczech i nie mógł się z tego mieszkania wydostać, bo to była liczna rodzina, więc ten facet kupił ten dom tam właśnie w tych Czernikach i on tam ich przeprowadził. Dla nich kupił, tak? Dla nich kupił, tak. Tak mi dzisiaj, bo to... Ale to nie był nikt z bliskich, rozumiem, dla nich? Nie, to był obcy człowiek prawdopodobnie. Nie mógł się ich pozbyć z mieszkania. W domu mieszkał Piotr G. i jego córka Paulina. Oboje mieli być w kazirodczym związku. O tej relacji można powiedzieć wiele, ale najbardziej szokującym jest to, co para zrobiła, kiedy okazało się, że 20-latka zaszła w ciążę. Kiedy dziecko przyszło na świat, postanowili się go pozbyć. Kiedy do domu weszła policja i pokazano rozmiary tragedii, wielu nie mogło uwierzyć, jak można było być aż takim potworem. Część sąsiadów, z którymi udało nam się porozmawiać, nie może uwierzyć w to, co się stało. Ciała dzieci, noworodków były w różnym stadium rozkładu, a piwnica, gdzie je pogrzebano, była zwykłym klepiskiem. Nie było tam posadzki. Dlatego śledczy nie mieli problemu, by wykopać ciała dzieci. Dostaliśmy informację, że prawdopodobnie pani Paulina była w ciąży, obecnie wróciła do pracy, natomiast nikt nie widział dziecka. My jako pracownicy ośrodka pomocy również jesteśmy wstrząśnięci całą sytuacją. Myślę, że nikt nie spodziewał się takiej sytuacji i powiem, że dla nas naturalne jest, że zastanawiamy się, czy zrobiliśmy wszystko, czy mogliśmy zrobić więcej. Takie rozważania myślę, że przychodzą wszystkim mieszkańcom naszej społeczności. Jak to możliwe, że przez tyle lat nikt nie zareagował? Czy sąsiedzi nic nigdy nie widzieli? Wręcz przeciwnie. Podobno już kilka lat temu ludzie zgłaszali policjantom kazirodczy związek Piotra G., ale wtedy nie znaleziono na to żadnych dowodów. Jedna z sąsiadek nie chce pokazywać twarzy i woli pozostać anonimowa. W rozmowie z Faktem zdradziła jednak, że kilka miesięcy temu mężczyzna ogolił córce głowę na łyso, by inni chłopcy się za nią nie oglądali. Okazuje się jednak, że Piotr G. nie współżył wyłącznie ze swoją 20-letnią córką Pauliną, ale także z jej starszą siostrą. Różnica miała być taka, że Paulina miała być ze swoim ojcem w związku dobrowolnie, a starszą kobietę, starszą siostrę Pauliny, Piotr G. miał zmusić do seksu. I tutaj również skończyło się na ciąży. Noworodek został zamordowany i również zakopany w piwnicy. Mieszkanka kaszubskiej wsi mówi wprost o tym, że w lokalnej społeczności była swoista zmowa milczenia. Gdzie była opieka społeczna? Nie widzieli, jak przychodzili, że dziewczyna jest w ciąży? Pytał kolejny sąsiad rodziny. 15 lat temu zmarła żona Piotra G. i matka ich, 12 dzieci. Miała tylko 38 lat. W poniedziałek, 18 września, minęło dokładnie 15 lat od śmierci żony Piotra G., a matki Pauliny i jej 11 rodzeństwa. To nieprawda, że ona piła. Nie wiem kto i po co rozsiewa takie plotki. To była bardzo dobra kobieta. To Hania. Ona dbała o te dzieci, nie on, a ona. Była dla nich troskliwą mamą, mówi Faktowi kobieta, która doskonale zna rodzinę, ale bardzo prosi o anonimowość i kontynuuje swoją opowieść o rodzinie. Piotr G. dzień w dzień urządzał jej, swojej żonie Hani, karczemne awantury. Cała wieś słyszała, jak na nią krzyczał. Hania chodziła pobita, opowiada dziennikarzom Faktu znajoma jej rodziny. Jej słowa potwierdzają inni. Ludzie mówią, że to Piotr G. wykończył swoją rodzinę. Część z osób, z którymi rozmawiali dziennikarze, przyznaje nawet, że Piotr G. współżył z córkami jeszcze kiedy Hania żyła. Kobieta podobno nie mogła stanąć w obronie córek. Pani Hanna pochowana jest w sąsiedniej wsi. Na grobie zawsze są kwiaty i palą się znicze. Pomnik zdobi poruszający serce napis. To trzy. Jakże wymowne słowa. Bóg tak chciał. Po tym, jak do domu Pauliny i Piotra G. weszła policja, para została zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im dożywocie. Przed ich dom we wsi przychodzą okoliczni mieszkańcy. Ludzie zapalają znicze. Ktoś przyniósł też maskotkę.
Co więcej teraz możemy dla nich zrobić? Pożegnać się, pomodlić, mówią faktowi wstrząśnięci mieszkańcy okolicy.